Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera Evstone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. No i znowu jesteśmy. Jan z Kawina, ulica Radziszowska i wypatrujemy, gdzie jest ten elektryczek. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi. Jest i e-golf. Ja te golfy to lubiłem. Miałem w życiu chyba ze 3 golfy, ale elektrycznym nigdy okazji nie miałem się przejechać. No i dzięki Pawłowi będzie taka szansa. Pierwsze, co musimy zrobić, to sprawdzić, czy to ma w ogóle szybkie ładowanie, bo ja o tym aucie nic nie wiem. Paweł też dopiero go chyba nabył, czy chce nabyć. Patrzymy. Cześć, Pawle. Idziemy patrzeć. Krótkie 360 przy okazji. 205, 55, 16 opony. Tak to się prezentuje. A tu jest i port ładowania. Jak ktoś nie wiedział, to nawet nalepki mu to zrobili. Jak to się otwiera. Jest i CCS. A tu mamy miejsce, gdzie się w elektrykach nie zagląda, no ale my zaglądniemy. Dużo miejsca, choćby na jakiś bagażnik, ale nie był tu nigdy przewidziany, bo to konwersja z auta spalinowego. Tak to się prezentuje. Silnik mamy tutaj 85 kW, czyli jakieś 115 koni mechanicznych. No i tutaj od startu dzisiaj mamy 7 km, 21 na godzinę i 5,8 mili na kilowatogodzinę. Potem to tutaj poprzeliczam. Since start, a tutaj z większego jakiegoś dystansu. I zaczynamy ze stanem 7 km. Zobaczymy, ile dowieziemy do Zakopanego. 91,6 mamy w tym momencie w akumulatorze. Mamy 3 tryby jazdy, normal, eko i eko plus, przy czym eko i eko plus chyba nam wyłączy ogrzewanie, ale na razie jest tak nagrzane, że jestem tu ugotowany. W szybie widzę od razu druciki, czyli podgrzewana przednia szyba. Tyle na bieżąco. Eko i eko plus też zmniejsza moc z tych 115 koni do takich troszkę mniejszych wartości, ale przy małej baterii będzie wtedy ją mniej obciążać, więc mniejsze będą straty cieplne, więc na pewno da się dalej zajechać. Szczególnie przy takich małych akumulatorach to ma znaczenie. No i kolejny samochodzik na Zakopane teście z USA. Poznaje się to po lusterkach, najprościej, przynajmniej z mojego punktu widzenia, tu gdzie siedzę. Rzeczy, jak to tu jest, object in the mirror are closer than the day they appear. O, coś mi się z rana język pląta, w każdym razie, że jak patrzysz w lusterko, to naprawdę te auta są bliżej niż Ci się wydaje. Myślę, że w Europie niektórym kierowcom też by się przydała taka informacja. Pierwsze wrażenia. Cichutko, chociaż troszkę opony słychać. Ale taki bardzo, bardzo przyjemny samochodzik. Ja miałem kilka Golfów, więc tak z sentymentem wsiadam do Golfa zawsze. A tu mamy tak, D, jak damy jeszcze raz w dół, to mamy będziemy B mieli, czyli większy odzysk energii, a do tego 3 stopnie rekuperacji realizowane tutaj w lewo lub w prawo. Jesteśmy w Myślenicach. Zrobimy testowe podładowanie, tylko sprawdzę sobie, ile mamy procent w baterii, tak żeby potem do statystyki było wszystko ok. Jedyne, co nam się pokazuje w aucie, to to, że 20 minut się będziemy ładować. Nic więcej mi się tu nie udało zobaczyć. No i dojeżdżamy do tunelu. Tam już w oddali widać przepięknie Tatry. Jeszcze nie doszliśmy, jak to wszystko tu działa, ale od podładowania w Myślenicach zrobiliśmy 26 km, zużycie to 3,2 mili na kilowatogodzinę. Tutaj przeliczałem na szybko, to jest około 20 kWh na 100, więc mocniej obciążony e-Golf robi się troszkę prądożerny, ale to taka przypadłość ogólnie aut z małymi akumulatorami. Tunel jeszcze zamknięty, ale za to jaki widok. No i jesteśmy na 800 metrów nad poziom morza, czyli zaraz Circle K stacja i skręt na Rdzawkę. Zużycie to 3,4 mili na kilowatogodzinę, co daje nam jakieś 18 kWh na 100. W ostatnich tutaj kilometrach zwolniliśmy i potwierdza się moja teoria. Auto, gdy się nim jedzie wolno, czyli tam powiedzmy 80-90 na godzinę, staje się oszczędnym samochodem, a w Nowym Targu wypasają się barany, czyli owce, nie wiem, jak to się tam mówi. Zaraz mnie tam pewnie poprawią w komentarzach. Przed nami taki piękny widok. A tak wygląda nasza statystyka z Myślenic. Zużycie to na ten moment 15,5 kWh, licząc na nasze. No i mam pierwsze pytanie do Ciebie, Pawle. Skąd taki pomysł, żeby kupić elektryka? Ty i mój sąsiad. Generalnie to się wzięło właściwie z kilku przejażdżek z Wami. No i z faktu, że mamy ten prąd z dachu, więc to jest dość zachęcający temat, szczególnie biorąc pod uwagę ceny aktualnych
aktualne ceny paliw. A w zasadzie to niepewność tych cen, no bo mamy niepewność i cen też paliw, i cen prądu, a jak mamy prąd na dachu, to dokładnie. Warto wiemy, na czym stoimy. Warto z niego skorzystać. No, akurat ten egzemplarz, o którym tutaj rozmawiamy, no jest, powiedzmy, że autem, które nie pozwala na jakieś dalsze wyprawy, ale zamysł jest taki, żeby się kręcić gdzieś tutaj wokół komina przysłowiowego. No i wydaje mi się, że na takie podróże powinien się sprawdzić. No to dzisiaj sprawdzamy, czy dojedzie do Zakopanego, bo jak dojedzie do Zakopanego, to znaczy, że się nadaje, bo tak, można na weekend pojechać, a te nasze weekendowe wypady, to moje doświadczenie jest takie, że zazwyczaj są około 100 km wokół domu, to się auto nadaje. Czyli zaczynasz tak jak każdy praktycznie, tutaj na Zakopane teście, i tak jak Piotrek, i tak jak ja, czyli zaczynasz od wymiany pierwszego, czy tam któregoś samochodu, bo masz kilka samochodów, na elektryczny. Zgadza się. A potem to się zobaczy. Nie? No, na czymś trzeba tą elektromobilność poznać i to całkiem jest dobry pomysł na początek, kupić jakiś niedrogi samochód, zobaczyć, czym się to je, czy nam się to podoba. Jako drugi samochód, no to nie mamy tu żadnego problemu, że gdzieś nam nie starczy zasięgu, bo po prostu wsiadamy w inny, jak mamy dalej jechać. I to wszystkim zawsze powtarzam, że to jest całkiem niezły pomysł. Zacząć od jakiegoś jednego elektryka w rodzinie, a potem spotkamy się za jakiś czas. Ja tutaj obstawiam, że minie rok, dwa i będziesz miał drugiego elektryka, bo tak się kończy prawie zawsze. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jest taka szansa. No, na ten moment doznania bardzo przyjemne. Generalnie jeśli chodzi o samą jazdę, mega fajnie. No jedyna kwestia to jakby poznanie tego całego tematu i obycie się z innym stylem jazdy niż dotychczas. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, myślę, że może to mieć też przeniesienie na kwestie aktualnych taryfikatorów, z jakimi możemy się zetknąć, jeżdżąc troszkę szybciej. Więc tutaj no takie auto, tak, z małym akumulatorem, wejdę Ci w słowo, uczy spokojnej jazdy. Zdecydowanie, tak, tak. Bo chcesz nim jeździć, bo się nim jeździ bardzo tanio, wygodnie, miło, komfortowo, no to wiesz, że nie możesz zaszaleć, szczególnie w tego typu samochodzie. To ma bardzo duże znaczenie, jaki styl jazdy uprawiasz, jak daleko zajedziesz, nie? Tak, no generalnie dystanse, które pokonujemy na co dzień, są akurat w zasięgu możliwości tego samochodu. Ile kilometrów dziennie robicie samochodem? Myślę, że około 60-80 max. I to tak naprawdę już trzeba się postarać, żeby takie zasięgi wykręcić. No to patrz, no mówimy o aucie, które jako nowe miało 20 kWh dostępne, 24 nominalnie. Teraz jak sprawdziliśmy, 18,4 nam tutaj BMS zgłasza. Przy takim typowym zużyciu, jak teraz widzę, jak to auto się tu zachowuje, koło 15, no to masz jakiś zasięg 120-130 km letni. Czyli w najgorszym wypadku będziesz miał połowę zimą, ale to przy całkowicie czarnym scenariuszu. Czyli nawet czarny scenariusz, czyli stoimy na mrozie, auto się wymrozi przez cały dzień, jest minus 20 stopni i tak dalej, to na te twoje 60-70 km dziennie wystarczy, czyli a takich dni w Polsce mamy co? Kilka w ciągu roku, więc nawet w te najgorsze dni auto będzie dla Ciebie jak najbardziej w porządku. No i to jest to, co zawsze wszystkim powtarzam, trzeba to dobrać do potrzeb, bo jak ktoś mówi mi, że potrzebuje auto, że on 100 km musi zrobić, bo tyle dziennie jeździ, no to w takim przypadku bym Ci musiał odradzić ten samochód, ten zakup. Ale jeśli potrzebujesz tutaj 60, 70, 80 km, no to nie ma żadnego problemu, zwłaszcza, że tutaj mamy wersję z szybkim ładowaniem i to też było ważne, żeby miał, bo nie musi mieć szybkiego ładowania ten samochód. No bo choćby Ci miało zabraknąć tego zasięgu jeżdżąc po Krakowie, to potrzeba Ci dosłownie 2, 3, 4 minuty podładować się i doładujesz tam brakujące 5, 10 km zasięgu. Jeśli faktycznie byłoby minus 20, Ty byś stał przez 12 godzin na mrozie, bo to no, tego typu sytuacja jest niedobra, no, patrząc na zasięg, nie? Tak, tak. No na pewno też o czym rozmawialiśmy, czyli ten rosnący apetyt w miarę jeżdżenia, czyli na pewno będziemy chcieli, zakładając, że się zaszczepimy tym pomysłem, uprawiać troszkę dalsze wyprawy, przejażdżki. Więc myślę, że to będzie jakby ten kolejny krok, o którym wspomniałeś, czyli powiedzmy może zakup czegoś z jakąś większą baterią i większymi możliwościami. Na ten moment myślę, że jako taki starter może być wystarczające. Nie, bardzo, bardzo przyjemne auto. Tutaj muszę Ci powiedzieć, że jak wsiadłem do niego, to mi się strasznie spodobał. Ja miałem 3 Golfy w swojej historii i generalnie lubiłem te samochody.
Natomiast no, ostatnie, które miałem, to były diesle. I tam ja nie lubię chronicznie tego warkotu. Po prostu jestem uczulony na diesla. Więc ostatnie auto spalinowe, jakie miałem, to była Honda benzynowa. I to jest najlepszy Golf, w jakim w życiu siedziałem. Nie ma tak drugiego przyjemnie jadącego samochodu. Pomimo tego, że tutaj mamy 300 kg baterii, to auto jest od spalinowego tylko 100 kg cięższe, no bo tak, mamy mniejszy silnik, lekki i tak dalej, więc to jakieś 1,5 tony masy i to auto naprawdę bardzo fajnie, komfortowo jedzie, do tego fajnie się prowadzi, do tego jest fajnie wyciszone, jak to Volkswagen ogólnie są fajnie wyciszone. No kurczę, nic dodać, nic ująć, naprawdę fajna fura, no. Myślę, że jeżeli chodzi o taką miejską opcję, to jest całkiem okej. Właściwie wyposażenie jest całkiem w porządku, gabarytowo też wystarczająco na co dzień, czterech, czy tam nawet tych pięciu osób z jakimś niewielkim bagażem. Tego bagażnika też jest stosunkowo dużo, jak na takie właśnie potrzeby, o których mówimy. No, tak jak powiedziałem, na początek chyba będzie ok. No i tak mi się wydaje, że to jest najtańszy samochód, który potrafi w tych gabarytach, bo nie mówię o jakichś tam ajmiewach, malutkich samochodzikach, tylko samochód kompaktowy, który potrafi latem przejechać 130 km i no to jest chyba najtańsza opcja w ogóle. No nie wiem, jak ty dość rynek badałeś, to może podpowiesz mi, no nie, jak to wygląda, ale... Nie ukrywam, że troszkę czasu mi zajęło zakup tego samochodu. Generalnie poświęciliśmy około 2 miesięcy na poszukiwanie. Mhm. No wiadomo, w budżecie, w którym chcieliśmy się zamknąć, właściwie to nie było jakiegoś ustalonego budżetu, ale rozstrzał jest dość duży. Albo można było kupić coś tego typu, właśnie z takimi parametrami, lub no już powiedzmy coś dużo droższego. Przepaść była dość spora, bo właściwie 50 do 100 tysięcy. Ten samochód udało się dopaść. Właśnie finalnie za ile Ci się udało go wyrwać? W całkiem sensownych pieniążkach było poniżej 60 tysięcy. No to więc... naprawdę uważam, że za te pieniądze tak fajny samochód, to patrzyłem na roczniki Golfów. No generalnie jest 2015 rok, no to fajny Golf spalinowy kosztuje mniej więcej tyle. No średnia cena z ogłoszeń to jest około 60 tysięcy, więc masz w zasadzie... Kupujesz Golfa, jakbyś chciał kupić spalinowego, to byś musiał tyle samo pieniędzy dać. Tak. Tylko że no, do spalinowego w ciągu roku wlejesz kilka, jak i nie kilkanaście tysięcy w paliwo, a tu nie wlejesz nic, no bo zainwestowałeś dość jakiś czas temu w fotowoltaikę. No już Cię ten temat nie interesuje, nie? Masz przewymiarowaną fotowoltaikę i... No i fakt serwisów też odpada tutaj, powiedzmy, porównując taką opcję elektryczną do spalinówki, tak? No nie ma żadnych wymian olejów, filtrów, tak, rozrządów, no, zgadza się. I tak dalej, pomp, wtrysków, turbin, sprzęgła, klocków, no bo tutaj klocki to generalnie odzyskujesz energię, więc nie będziesz wymieniał. Także patrzcie, kolejny samochód, który w wersji spalinowej elektrycznej kosztuje praktycznie te same pieniądze, a potem w ciągu eksploatacji nie generuje prawie żadnych kosztów, a spalinowy to, no, moje doświadczenie jest takie, że koszt zakupu to był jeden koszt, a potem koszt paliwa i serwisów to był drugi koszt i zazwyczaj jak kupiłem auto za, powiedzmy, 50 tysięcy, to jeżdżąc z nim 2-3 lata, drugie 50 tysięcy wydawałem na paliwo i serwisy, nie? Eksploatacja. Dokładnie. Eksploatacja, no. A tutaj raz wydasz tam te 60 tysięcy i w zasadzie jak coś nie wyskoczy, a raczej w tych autach nic nie wyskakuje, bo tu nie ma co wyskoczyć, bo auta są dużo prostsze, no to na tym się kończą Twoje. No jest koszt zakupu i koniec. Konstrukcyjnie ten samochód też nie jest jakiś pojechanym w żadną stronę, więc tutaj, jeżeli chodzi o dostępność części, wydaje mi się, że jest bardzo wysoka. Stan baterii, bo teraz najbardziej interesowało, tutaj zbadałeś, wygląda na to, że jest zadowalający. Wygląda wszystko bardzo fajnie, ja to tak sprawdzam, że jak jechaliśmy pod dużą górę, no to po prostu patrzę po celach, co się dzieje z celami. No i obciążona bateria powinna mieć nieduże rozjazdy. Tutaj wyszło nam 300 V, poniżej 50% naładowania i obciążona bateria, co uważam za bardzo dobry wynik, ale będę pomału zmieniał kadr, bo robi się przepiękny widok. No i jesteśmy w Poroninie, przy Leninie, mamy dzisiaj piękne widoki i po 72 km, bo tutaj mamy statystykę od Myślenic, godzinę 23 czas jazdy, średnia 52 na godzinę, 4 mile na kilowatogodzinie, czyli 15,6 kilowatogodziny na 100 km. Uważam, że bardzo
fajny wynik, bardzo miła i przyjemna jazda. No, jak ktoś będzie miał okazję kiedyś takim autem się przejechać, a zastanawiał się nad na przykład Nissanem Leafem, to zdecydowanie warto, bo no, na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że e-golfy są niedoceniane i ich możliwości do ceny są nawet może i większe niż Nissana Leafa. No, na pewno warte auto zastanowienia, przy czym jak komuś się Nissan nie podoba, no to zdecydowanie tutaj ma dużo normalniejszy i fajniejszy samochód. I właśnie nam piknęła bateria. 30 km zasięgu nam zostało w tym momencie. A na 12 już widać Giewoncik. I wjeżdżamy do Zakopanego. Jako że auto podchodzi z USA, no to muszę tutaj zaznaczyć, że jest przerobione na tutaj CCS2, bo oryginalnie nie wiem, co tu było, ale na pewno nie było CCS2, bo to jest zdecydowanie europejski standard. Także gdybyście kupowali takie auto, to sprawdzajcie zawsze, czy ma szybkie ładowanie i czy ma europejskiego CCS-a. I teraz jedziemy tu po takich dziurach. I coś, co mi się w tym aucie podoba, to jędrne zawieszenie, ale nie za sztywne. Ja lubię takie samochody, które jak wpadną w dziurę, to się nie bujają, ale z drugiej strony, jak wpadną w tą dziurę, to nie wypadają plomby z zębów. I to jest zdecydowanie cecha tego Golfa. Bardzo, bardzo fajne zawieszenie. No, rewelacja. Ostatnie kilometry przed nami, jedziemy teraz pod górkę, 23% w akumulatorze i przy tych 23% i sporym obciążeniu będziemy sobie patrzeć, co dzieje się na celach. Nie widać żadnej celi, która by pracowała w inny sposób. No tutaj nam się w okolicach 3,5 V wszystko waha, natomiast to są takie rozjazdy rzędu 0,01 V, 0,02 V. Zdecydowanie porządku. W ten sposób sprawdzajcie auta elektryczne. Zobaczcie, ile da się przejechać na pełni naładowanej baterii. Zobaczymy. I statystyka dojazdu z Myślenic tym razem. Mamy 80 km, godzinę 35, 51 średnia i 3,9 mili na kilowatogodzinie. W akumulatorze zostało jeszcze 20%. A tutaj prezentuje się tak, zostało nam jeszcze 14 km zasięgu, a dzisiaj ładują się tu dwa samochody, także znowu prośba o dołożenie ładowarek Greenwaya w Zakopanem. No i dzisiaj troszkę inne jedzenie, bo dzisiaj byliśmy na Krupówkach, czyli tam. Zjedliśmy na szybko kanapkę w Maku, tam piękny widok na Giewoncik. Jak sprawdzałem przed chwilą, to jeszcze auto się ładowało i dosłownie podeszliśmy do auta, auto naładowane do 100%. Tutaj jak się uda, to puszczę przebitkę, ile to trwało. Auto naładowane do 100%. Udało się to zrobić w 40 minut. Zegary pokasowane. Zobaczymy, jaki wynik dowieziemy do Skawiny. Ruszamy w stronę Krakowa. Co tu mamy z wyposażenia? Mamy aktywny tempomat. Nieaktywny, zwykły tempomat. Natomiast fajnie, bo po 10 się dodaje plusem i minusem, a jak chcemy po 1, to trzeba przytrzymać. Rekuperacja na razie jest bardzo słaba, ale po chwili doszedłem do wniosku dlaczego. No, dlatego, że mamy auto naładowane do fulla. Występuje jakakolwiek, natomiast bardzo, bardzo słaba. Jaka jest, to powiem później. Ale jedzie się przyjemnie, jak to Golfikiem. Z ciekawostek mamy tutaj regulowany podłokietnik, tak jak lubię. Ja go lubię mieć trochę wyżej, bo lubię siedzieć wyżej. I tu się da to zrobić. Bardzo mi się to podoba. A z wyposażenia mamy tutaj grzane 3-stopniowo fotele. I patrzcie, było 125 km zasięgu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i mamy co? I mamy 150. I pierwsze kilometry za mną. I co mi tu chodzi po głowie, to chciałem Wam się podzielić. Jakieś krótkie może podsumowanie. Mamy aktualnie 26 km przejechanych, 42 km na godzinę średnią i 38 minut czas jazdy. 7,2 zużycie. Bardzo mi się podoba, jak to auto jeździ, bardzo mi się podoba, jak to auto się ładuje, bo przyjeżdżamy na parunastu procentach do celu i w 40 minut mamy z powrotem 100%. To jest naprawdę fajna cecha, no bo nieduża bateria, ale ma spory bufor, więc może się długo, szybko ładować. To fajnie to wymyślone. Z testu Bjorna wynika, że do 500 km można tym autem bez problemu przejechać, natomiast potem niestety będzie się przegrzewał, będzie obcinał moc ładowania, czyli coś, co znamy z Leafa. Natomiast jak ktoś to kupuje wokół komina i do jakichś weekendowych wypadów, to myślę, że bardzo fajna konstrukcja. Jedno, co zauważyłem, jak się tak bardzo pomału jedzie,
to ten silnik się tak nie może zdecydować, czy jechać, czy nie jechać. I czasami są takie mikro szarpnięcia. To póki co fajna trzystopniowa rekuperacja przy pomocy lewarka prawo-lewo. Ewentualnie tryb B od razu daje nam max rekuperację, jeśli damy raz lewarek do siebie. No i jesteśmy pod Janem w Skawinie. Najpierw trochę korków, ale potem zdecydowanie dynamiczna jazda z prędkościami dozwolonymi plus kilka więcej zaowocowała nam takim czasem. Godzinę 40, 60 na godzinę średnia i 5,3 mili na kilowatogodzinę zużycie. Pozostały zasięg to 47 km. Więc tak jak podejrzewałem, w dół to można było jechać jak się chce. I startowaliśmy ze 100%, a dowiedzieliśmy prawie 36% do końca naszego testu. I przejechaliśmy 100 km, czyli zużyliśmy 11,8 kWh i na to poszło 64%, co daje nam 18,4 kWh dostępnej energii, czyli dokładnie tyle samo, ile pokazał mi car scanner, jak rano to auto sprawdzałem. Degradacja na poziomie, tak teraz szybko na oko liczę, 7-8%. Po 7 latach, nie wiem jakim cudem to auto tak dobrze się zachowało w czasie, ale bardzo, bardzo dobry wynik. Golf jak Golf, każdy wie, natomiast jak bagażnik w wersji elektrycznej, więc tu mamy 75 cm, między nadkolami mamy 102 cm, a do półeczki mamy jakieś 41 cm. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze drugą podłogę i pod podłogą taki schowek na kable i jakieś tutaj drobiazgi. Także można ewentualnie tą... tu można sobie tak półeczkę wsadzić, żeby nam nie przeszkadzała. Albo można ją zostawić w garażu. Gdy w garażu ją zostawimy, no to zyskamy jakieś 12 cm jeszcze głębszy bagażnik. Tak się to prezentuje. A jak tu już jestem, a fotel jest ustawiony pode mnie, to jeszcze szybki rzut oka, jak tu z miejscem z tyłu. Więc z tyłu jest tak troszkę ponad 1/5 wolnej przestrzeni, czyli troszkę mniej niż w naszym Leafie. A nad głową też troszeczkę ponad 1/5 wolnej przestrzeni. Tak to się tu prezentuje w e-golfie. Gdyby tutaj Paweł powiedział, że zamienia się za mojego Leafa, to bym się zamienił. Tak mi się tym autem przyjemnie jechało. Także bardzo, bardzo miła przejażdżka, miły samochód. Z wyposażenia szkoda tylko, że nie ma grzanej kierownicy, natomiast ma grzane fotele. Ma bardzo fajne światła LED-owe. Tego dzisiaj oczywiście nie sprawdzę, ale Paweł testował. Testował, działają. Także bardzo, bardzo fajne auto. Uważam, że to no, najlepsza alternatywa, jeśli ktoś szuka auta w takich granicach właśnie 50-60-70 tysięcy. No to na dzień dzisiejszy pozostaje mu z takich kompaktów jedynie Leaf. No i jak się okazuje, nie jedynie, bo od dzisiaj jeszcze jest w asortymencie e-Golf. Bardzo fajne, przyjemne, bardzo dobrze prowadzące się, miłe w prowadzeniu. Wozidełko, tak to trochę może źle zabrzmi, ale bardzo przyjemny, no bardzo przyjemny samochodzik. Także ja z tego miejsca polecam pod rozwagę, jeśli ktoś interesuje się zakupem elektryka. Taki oto pojazd. Tobie, Pawle, bardzo dziękuję za przyjechanie do Skawiny. Ja również dziękuję za przejażdżkę, miły dzień, miły, sympatyczny. Pogawędkę, wiele się dowiedziałem, wiele się nauczyłem. Myślę, że jeszcze dużo przede mną. Także przyjeżdżajcie na Zakopane Testy, bo zawsze jest dobra zabawa. Jak zawsze na koniec bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Patronom dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiamy.